Rozmowa dnia. Razem z nami europoseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, zacznijmy od rzeczy ważnych, żeby przejść do tych ważniejszych. Dziś wieczorem biało-czerwoni grają z Mołdawią. Jaki będzie wynik? No jestem głęboko przekonany, że wygramy. Zresztą nie mamy innego wyjścia. Mamy zaledwie 3 punkty i musimy te punkty już zdobywać do końca tych eliminacji, więc musimy po prostu ten mecz wygrać i mam nadzieję, że zespół jest do tego gotowy. I my też mamy taką nadzieję, trzymamy kciuki wieczorem za biało-czerwonych, a teraz przejdźmy do tych ważnych kwestii związanych z migracją. Ponieważ wczoraj, jak grom z jasnego nieba, pojawiła się informacja, jakoby Polska mogła wypisać się z tego unijnego paktu migracyjnego. Potem okazało się, że mogłaby wnioskować o wypisanie się. Tutaj są różnego rodzaju doniesienia podawane przez media i kolportowane później przez polityków opozycji. Te informacje na antenie jedynki były weryfikowane i dementowane. Czy to prawda, że my możemy z tego wyjść, czy to nieprawda i to jest fake news powielany, tak jak wcześniej ten, że Czechy mogły się z tego paktu wypisać? Panie redaktorze, taka generalna uwaga na razie jest tak, że to nie jest jeszcze obowiązujące prawo. Tak naprawdę to zostało przyjęte stanowisko negocjacyjne Rady Unii Europejskiej, w tym przypadku ministrów spraw wewnętrznych, do negocjacji z parlamentem. Jak znam nastawienie parlamentu do imigracji, w tym tej nielegalnej, to ono jest niezwykle korzystne dla nielegalnych imigrantów, więc być może to prawo zostanie jeszcze bardziej złagodzone, ale to poczekajmy. Natomiast co do istoty sprawy, to nie jest przecież żadna tajemnica, bo przecież natychmiast po posiedzeniu Rady Unii Europejskiej te dokumenty zostały opublikowane, więc one są dostępne dla wszystkich. I tam rzeczywiście jest możliwość składania wniosku do Komisji Europejskiej przez wszystkie te kraje, które uważają, że uchodźców wojennych czy imigrantów przyjmowały. I proszą w związku z tym o nieuwzględnianie ich w tej pierwszej transzy. Przypominam, że ta pierwsza transza to zaledwie 30 tysięcy ludzi. Rozumiem, że to jest taka próba wzięcia palca od wszystkich krajów członkowskich, żeby później brać rękę i pozostałe części ciała. Więc to jest zgoda na mechanizm, który ma już obowiązywać stale. Reguła matematyczna rozdziału pod względem zamożności, liczby ludności itd., itd. Zresztą ten mechanizm został już opracowany w 2015 roku i wdrożony, ale z różnych powodów się załamał. Więc nie ulega dla mnie wątpliwości, że my na ten mechanizm zgodzić się nie możemy, choćby z tego powodu, że ingerencja w politykę azylową jest niezgodna z traktatem. Po drugie, w 2018 roku były konkluzje, jeżeli dobrze pamiętam, takiego szczytu z czerwca 2018 roku i tam w tych konkluzjach mówiono o przyszłości, że to jest nieuchronne, Że musi być jakaś solidarna postawa wobec tej imigracji masowej, ale tam zapisano w tych konkluzjach, że to będą mechanizmy dobrowolne. A tutaj mamy mechanizm o charakterze przymusowym, więc złamano nawet te ustalenia z 2018 roku i choćby z tych dwóch fundamentalnych powodów nie możemy się na to zgodzić. A to ta burza medialna tylko pokazuje, jak opozycja i wspierające ją media zaniepokoiły się tą ideą przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Moim zdaniem powinniśmy znać twarde zdanie Polaków. Czy chcą, żeby Polska teraz, czy w przyszłości przyjmowała nielegalnych imigrantów, czy też nie chcą, i moim zdaniem to referendum jest po prostu konieczne. Czyli ta informacja pojawiła się po to, żeby w jakimś stopniu obrzydzić Polakom referendum, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają sondaże w tej sprawie, to większość Polaków jest za tym, żeby nie przyjmować nielegalnych imigrantów i nieco ponad 50% jest za tym, żeby takie referendum przeprowadzić. Panie redaktorze, my nie możemy podejmować decyzji na podstawie sondaży. My musimy mieć jasne stanowisko Polaków. Z grubsza ich opinię znamy, ale w tej sprawie jedynym wiarygodnym instrumentem jest po prostu referendum. Natomiast cała ta burza medialna, no ona ma jakby uzmysłowić czy przekonać Polaków do tego, że no nie ma sprawy. Jest jakaś tam historia nieduża, chodzi o 1900 osób, które ewentualnie musielibyśmy przejąć. A tak naprawdę
naprawdę to jak napiszemy do komisji, to ona się zgodzi przecież, żebyśmy ich nie przyjmowali, więc po co brnąć koszty, robić referendum, w ogóle ta sprawa jest do niczego niepotrzebna, mamy kampanię wyborczą, powinniśmy się zająć innymi sprawami. A to jest sprawa fundamentalna, bo jak patrzymy na to, co stało się w krajach Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o przyjmowanie nielegalnych imigrantów, to te kraje płacą za to straszliwą cenę. Płacą za to zwykli ludzie, bo ci zwykli ludzie nie mogą normalnie funkcjonować. Mamy tutaj taki, można powiedzieć, przykład z pierwszej ręki. Doszło do zmiany rządów w Szwecji. I tam już jasno mówi się, że te rządy o charakterze lewicowo-liberalnym, które przez lata rządziły Szwecją, zrobiły temu krajowi niesłychaną krzywdę, przyjmując w nieograniczony sposób nielegalnych imigrantów. Zburzono strukturę społeczną, stworzono gigantyczne zagrożenia i teraz jest jasne stanowisko rządu, że Szwecja musi z tym skończyć. Tylko jak słyszałem wypowiedź jednego z liderów partii, która wygrała wybory, twierdzi, że teraz Szwedom zajmie to wiele lat i gigantyczne pieniądze trzeba będzie wydać, żeby te sprawy uporządkować. Więc skoro z krajów Europy Zachodniej mamy takie sygnały, to nie ma najmniejszego powodu, żebyśmy wchodzili do walącego się domu. A jak w takim wypadku można systemowo przeciwdziałać temu właśnie problemowi? Bo my mówimy już o tym, co dzieje się po tym, kiedy ci ludzie pojawią się na naszym kontynencie. Ale biorąc pod uwagę to, jak wygląda wzrost tego procederu, od początku roku do maja tego roku 102 tysiące osób próbowały nielegalnymi drogami przedostać się do Europy, a to są tylko informacje Frontexu o tych, którzy zostali zweryfikowani. Ten problem jest o wiele większy. No i te kraje południa Europy, które mają chyba największy z tym problem, nie mają ani po pierwsze wspólnej polityki, różne mają sposoby na to, jak z tym sobie radzić. Czemu tutaj Unia Europejska tak słabo działa, żeby przeciwdziałać, żeby zapobiegać, a nie później leczyć? Ma pan rację, to jest bardzo dobrze postawiona kwestia. My tutaj w tej sprawie mamy określone know-how, panie redaktorze. No przecież my jesteśmy od ponad 2 lat poddawani takiej presji nielegalnej imigracji. Mam na myśli tę wojnę hybrydową, którą wytoczyły nam służby Putina i Łukaszenki, forsując granicę białorusko-polską, a tym samym wschodnią granicę Unii Europejskiej. My pokazaliśmy całej Unii Europejskiej, jak ogromnym wysiłkiem ludzkim i finansowym trzeba tę sprawę prowadzić. Postawiliśmy płot, zakupiliśmy perymetry za gigantyczne pieniądze, bo sumarycznie kosztowało to 1 600 000 000 zł. Nie otrzymaliśmy nawet jednego euro wsparcia ze strony Unii Europejskiej i zabezpieczyliśmy tę granicę przed nielegalną imigracją. Z drugiej strony mamy granicę, także zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, mam na myśli granicę ukraińsko-polską. Tutaj mamy wojnę za tą granicą i pokazujemy, jak powinno się traktować klasycznych uchodźców wojennych. Przez tą polską granicę przekroczyło do tej pory blisko 11,5 miliona Ukraińców. Część z nich oczywiście w jedną i w drugą stronę. W Polsce zostało przynajmniej 1,5 miliona. Około miliona z nich jest, głównie to są matki z dziećmi, są w systemie PESEL. Ci ludzie korzystają ze wszystkich świadczeń takich, z jakich korzystają Polacy. To są przecież gigantyczne koszty. My nie mamy tego refinansowanego, ale to zrobiliśmy. Te dwa przypadki to jest pokazanie całej Europie i światu, jak się powinno postępować w stosunku do ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju, ratując swoje życie i zdrowie, czyli klasycznych uchodźców wojennych, i jak się zachowywać w stosunku do nielegalnych imigrantów. Więc proszę bardzo, jesteśmy w stanie się tymi doświadczeniami podzielić z całą Europą i ze światem. A nie możemy być jeszcze, pokazując, jak wzorcowo się trzeba zachowywać, obciążani jakimiś historiami, bo ktoś nie pilnuje, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie pilnuje granic. Przypomnijmy, że wszyscy ci, którzy są w strefie Schengen, mam na myśli te kraje członkowskie, one zobowiązały się, że jeżeli mają zewnętrzne granice strefy Schengen, to mają tych granic
pilnować, rzetelnie pilnować. I my to robimy. Dobrze by było, żeby robili to Grecy, Włosi, Hiszpanie, a jeżeli sobie nie radzą, to Unia Europejska jest od tego, żeby tym krajom pomóc. No i co zrobi Unia Europejska? Będziemy przyglądali się temu paktowi migracyjnemu. On wejść w życie ma w roku 2026, więc wiele może się jeszcze wydarzyć. Razem z nami był europoseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia. Do usłyszenia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.